Widzę rozmowy na czacie odnośnie R6 się toczą. Widzę, że trochę zawładnęła gra waszą wyobraźnią. No to też jest jakby kolejna korzyść z bycia tutaj u mnie. Możecie sobie poszukać kolegów do gry, bo dużo jest osób chętnych do grania zawsze, ja nie każdego mogę zaprosić. Choć chciałbym oczywiście, ale nie mogę. Co my tu mamy? Budowniczych, tak? No kurde. To są jakieś jednostki przeciwpancerne. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Dreł też na zasięgu zyskał. O kurde, Dreł awansował. A jak tam? No Miczkiet po prostu wymiata, no. Pineska też ma, zresztą takie... Pineska też ma dużo bonusów dodatkowych. Pineska ma zasięg większy, ale Miczkiet może częściej atakować. Myślę, że to jest korzystniejsze, chociaż cholera wie. Trudno powiedzieć, co jest lepsze teraz. I Miczkiet znowu awansuje teraz, w następnej turze. O, rety. Może dajmy mu awans tutaj od razu. No nie, Miczkieta można przesunąć. I dać mu awans. Plus jeden atak na turę to już mamy. Plus jeden do ruchu. Elegancko. A tymczasem... Tutaj w Madrycie jest za mało udogodnień, to prawda. Ale zaczynamy od tych podstawowych. Właściwie to można kupić, te podstawowe. Młyn wodny. Muzeum sztuki. A, bo to w Madrycie jest też stolica. Chociaż te zoo to już drogie. Za drogie na zoo. Może kupmy im jeszcze warsztat. Muzeum archeologiczne, fabryka. No dobra, resztę już niech robią. Kanalizacja. I elegancko, nad tym Madrytem popracujemy. Należy do Polski pełna lojalność, ale się Madryt od razu, kurde. Szybko się nauczyli polskiego, nie? W Madrycie. W Madrycie kupuj pan za wiarę. To też sensowna jest uwaga, muszę powiedzieć. O! Topory Sebinio mają awans. Plus 7 do siły bojowej przeciw jednostkom zwalczania kawalerii. Plus 10 do walki w dzielnicy. Dajmy to. Zobaczmy, co tu można kupić za wiarę. A, faktycznie. Kanalizację wspomnianą wcześniej. Taką silną wiarę mają Madrytczycy, że wymodlili centrum nadawcze. Czy jakiś tam akwedukt. Nie. Ścieki, nie? Coś tam. I muzeum archeologiczne wymodlili. Dodatkowo wymodlili też centrum nadawcze. Kurde. Siła modlitwy. Jest jednak nie do przecenienia. W Madrycie na pewno się cieszą, że ja przejąłem władzę. Śmigłowce. Czy już mogą... No, poważna porażka, kurde, wrojen. I tutaj też. O, trzeba przeczekać. Niemcy się mocno chcą bronić. Wiara czyni cuda, mówicie? Jest to możliwe. Musimy zająć Paryż. Nie wiem, co jest stolicą Niemiec tutaj. Nie mam pojęcia. Mamy tutaj działa polowe, mamy sekcję przeciwpancerną.
Najwyższa pora kolejne jednostki sobie tutaj zrobić. Albo przenieść część jednostek. Myślę sobie, że ta armia śmigłowców mogłaby polecieć do Akwizgranu i go zająć, ale to też oznacza, że trzeba ten fort tutaj szybko... Co w tym forcie? O kurde, jakie czołgi tanie. Armadę czołgów. Tu od razu stawiamy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Krakowie. No, produkcja jest niesamowita. Konwój, drony. Może drony zbudujemy. Znowu bombardujemy Akwizgran. Elegancko. Bombardujemy też Rojen. Już? Tak szybko żeśmy zbombardowali, że nawet nie zauważyłem. Dzielnica kulturalna, dzielnica osiedlowa. We Wrocławiu też potrzeba więcej udogodnień. Więc zbudujemy coś takiego pod udogodnienia. Armada Dreu, wreszcie awans. Leczenie poza własnym terytorium. Pewnie, że tak. Śmigłowce. Na razie poważna porażka. To Rojen jest silnie broniony. Usunięcie mokradła zapewni żywności tyle, ale chyba nie usuwajmy tego mokradła. Spróbujmy zobaczyć tam, czy da się coś zrobić. Co nam zostało? Admirał Miczkiet. I tyle z jednostek przeciwpancernych. Śmigłowce. Jeszcze niech poczekają do następnej tury. Okej. Okay. Czyli co mamy tak... Aha, czyli mamy z Niemcami wojnę i z Hiszpanią znowu. Ja chyba do Hiszpanów zaraz wjadę i zakończę tą zabawę. Zostawiłem im tą Kartagenę, ale obiecali mi, że się będą uśmiechali na spotkaniach dyplomatycznych do mnie. Ale się nie uśmiechają. Więc tą sprawę chyba trzeba załatwić raz o dobrze. Oczywistym jest, że choć nauka pragnie stworzyć niebo na ziemi... Kompozyty. Pewnie, że tak. Nanotechnologia. Nieźle. Będę mógł finkę, jednostkę finek wyprodukować. Kto wie, ten wie! Co mamy? Port kosmiczny, dzielnica osiedlowa, Gniezno. Też potrzebują udogodnień. Okej. No dobrze. Budowa broni jądrowej. Powtórzymy szlak. Akademia Wojskowa. ZO w Katowicach. Kamienie może zbierać każdy. U mnie na streamie. O, ptaki Ponto. Plus 2 do zasięgu. Na co lecimy? Na Frankfurt. Już obrywają regularnie. Dobra. Ci budowniczowie... Co oni mogliby zrobić? O, kopalnie tutaj przecież. Czołgi? Można awansować czołgi od razu. Co ja zrobiłem z tych... Nowoczesne czołgi. O kurde. Ktoś na pewno chciałby zostać patronem nowoczesnych czołgów, co? Rojen już płonie. No, Dreu, strzelaj. W Rojen. Kurde, poważna porażka? Jakim cudem?
Moje śmigłowce mogły tu odnieść poważną porażkę. Jak to w ogóle jest możliwe? Torojen jest tak dobrze broniony? Aż się boję trochę. Nie, no niemożliwe. No przecież tu, kto tu broni jeszcze? O, i tyle. Myśmy od razu rozwalili. Oddanie założycielowi Francji. Okej. Czekajcie, oni się chcą buntować? Rebelia za 8 tur. To burzymy. No i proszę. A tu kolejne jednostki. Co ta moja armada teraz ma robić, powiedzcie mi. Co oni się tak rozsypali? Ej, bez jaj. Stój. Każda jednostka swoją stronę. Swoim sposobem chciała się przedostać. Przecież to była transakcja wiązana. Rany Julek. Armada Dreu. O, nieważne. Już nie mogę do Anglii wpłynąć. Czy ta armada sięgnie tam? Może? Wydaje mi się, że Pineska sięgnie. Gdyby stąd, to do Tuluzy? Kto wie? Czy w Ameryce można grać? Chyba jest mapa świata. Armia śmigłowców. No dobrze, zobaczymy. Tak, to jest prawdziwa mapa Europy. Odejdź. Odejdź, chłopie. Jest to prawdziwa mapa Europy. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że tutaj nie trzeba za bardzo chronić tego Madrytu. Trzeba Liberskiego posłać do walki o Tuluzę. Jaki wy macie zasięg? Ło, 4! Rany boskie! No jak tu się Liberski odpali, to nie będzie co zbierać. A co mamy za produkcję w Łodzi? Wpływy polskie z każdego możliwego kierunku. Niech będzie. Diabelski młyn. Nad tymi udogodnieniami trzeba pracować. Bo ludzie nie lubią takiej długiej wojny, więc... Dbam o nich w inny sposób. Orliki. Czemu to towarzystwo się rozłączyło, to ja nie wiem. No dobra. Kolejne samoloty. Kolejne bombardowania. Frankfurt. Te nowoczesne czołgi na razie niech czekają, bo może tutaj dojść do jakiejś bijatyki. Fortyfikujcie śmigłowce. Ciach. Tu już mam zasięg spory, ale do Tuluzy nie dotrę. Ale mogę Frankfurt bombardować regularnie. Kiedy będzie nuklearne? No właśnie robię broń nuklearną, ale nie wiem, czy chcę kogoś atakować tą bronią nuklearną. Dreu, gdzie ciebie Dreu posłać? Może tu? A proszę, sięgnij Hiszpanów. Się nie spodziewali chyba tego.
śmigłowiec. Myślę, że tutaj tego generała Żukowa trzeba odłączyć, bo on spowalnia. No, nie podbiłem akwizgranu jeszcze. Ale te śmigłowce nie mają takiego doświadczenia w walce bardzo. Co my tu mamy? Należy do Niemiec, pełna lojalność, dominująca religia, katolicyzm, ale coraz słabiej. Wiele w życiu widziałem, ale żadnego przywódcy tak podłego jak ty. O kurde. Zniszczyłem parę miast, przyznaję, no ale to się buntowały, nie? Nie trzeba się było buntować. Sport nie kształtuje charakteru, lecz go ujawnia. Twój wynik w epoce to 235. Próg, którego przekroczenie zapobiegnie ciemnemu wiekowi w następnej epoce 259 lub więcej. Okej, sport zawodowy. Ja lubię swoje doktryny. Więc proszę się odstosunkować. Utrzymanie broni jądrowej kosztuje o 50% mniej złota na turę. Co tutaj dalej? Wyścig kosmiczny. Błyskawiczna relokacja umożliwia transport jednostek lądowych pomiędzy dzielnicami z aerodromem. No dobrze, na razie nie jest mi to potrzebne, ale się przyda. W Krakowie zbudujemy zoo. O, jak tam Płock? Płock bardzo się powoli rozwijał. Ale można zrobić dzielnicę osiedlową. I targ spożywczy. Ej, nowa legenda. Witam sowę. Bardzo serdecznie. Akwizgran tam solidnie obrywa. Mamy drony w Krakowie i mieliśmy je podpiąć do kogo? Chyba do Dreu. Planowaliśmy podpiąć te drony. Na razie wyślemy je tutaj. Karabiny maszynowe. Okej. Coś tu jest do ostrzelania? Czemu one się aktywowały? Tu jest jakiś budowlaniec niemiecki. Kurde, jeszcze żeśmy nie wbili się do tego miasta. Dobrze, Dreu na razie poza zasięgiem. Miczkiet. Budowlańcy. O, wreszcie można tutaj zrobić kopalnię. No dobra. To jest powiązane. Teraz połączyć to. Okej. Kiepska sprawa, nie mam jak tutaj, żeby dopłynąć tu. O Boże drogi. To jest zbyt długa droga. Chyba moje morskie jednostki. Chyba, że zaczniemy podbijać Brytyjczyków, ale... No właśnie, bo co oni tu robią? Jeszcze nie mam wojny na razie z Wielką Brytanią. Więc na razie te jednostki sobie ustawimy w stan czuwania. Tu zrobimy kopalnię. Gdzie tutaj do Brytyjczyków? Londyn. Trzeba by tutaj zbudować coś. Osadników wysłać. Dobra, jest doskonały plan. Tu wysłać osadników i zbudować coś własnego. Co? Odejdź. Sarah Harop jako muza. To sobie przyjmiemy. Bo ja lubię te takie dzieła sztuki. Bardzo. Czy R6? No zawsze R6 między 20 a 21. Nie wiem, wymaginowany, o której dokładnie. Dzisiaj sobie zagramy w grę przygodową nową, ale to wam opowiem dopiero o tej grze. Za jakiś czas.
Co to za jednostka bez rozkazów? Wow. Pełna lojalność. Zachowamy miasto. Się nie chcą buntować tutaj. Akwizgran. Pomnik naprawa. Ja nie chciałem im niszczyć pomnika, jakoś tak wyszło, niechcąco. Oho, nowa gospodarcza doktryna. Plus 4 do złota dzięki każdemu laboratorium badawczemu. No pewnie. $316. Elegancko. Co my tu mamy? Ptaki Ponto. Czy ptaki mają kogo atakować? A może... zmiana bazy? Na Akwizgran? No kurde, mogę tu samolot trzymać. Nie spodziewałem się tego. Ciak, jeszcze na Frankfurt nalecimy. Fajnie, że tu można, ale nie spodziewałem się. Czemu? Gdzie te ptaki parkują? W mieście? No dobrze, czas pokaże. Fajnie, że ten Akwizgran się przyłączył do nas. Możemy zrobić, pewnie, że tak. No jeszcze jak Frankfurt zajmiemy, to już się nie będę musiał martwić o lotniska. Będę z Frankfurtu naloty na Anglię robił. Ha! Nie pierwszy raz! Znaczy to nie, właściwie pierwszy raz. Frankfurt geograficznie jest trochę niżej. Chciałbym, że zdecydowanie niżej. Co mnie tutaj atakuje? Szpony Efari. Szpony Efari. Na Frankfurt. Wyślemy. Ptaki Ponto też na Frankfurt. Śmigłowiec. Dostępny awans. Okej. Tu bombowe śmigłowce. Czy mogę nadać nazwę? Jeszcze nie. Spichlerz naprawa. Pewnie, że tak. Co dalej? Jakieś można by... To są szlaki. Mogę mieć 16 tych szlaków handlowych nowych. Gdzie by tutaj? Do Krakowa wyślemy. Mhm. Dobra, ten niech dołączy tutaj do tego pancernika. Frankfurt, poważna wygrana. Jeszcze się nie mogę wbić. Tutaj były jakieś oddziały, ale się uciekły. Więc wracamy z tymi karabinami maszynowymi. Dobra. Kolejne szlaki handlowe bardzo mocno są wewnętrzne ciągle. Bo najwięcej żywności się uzyskuje i tak dalej. Teraz. A jak z tymi serwerami R6? A czemu? Dobra. Wiedza o termojądrowej. Co jest grane, Liberski, z twoimi oddziałami? Czemu one się wyłączają? Ja je aktywowałem i w ogóle już od paru tur nie mam z nimi kontaktu. O, szpony Efari mogą awansować. Plus 2 do zasięgu. Kraków. Stadion. Stadion w Krakowie. Elegancko. W Gdańsku. Warsztat. Akwizgran. Naprawa młynu wodnego. Śmigłowce. No na razie niech tutaj zostaną. Tego Akwizgranu trzeba pilnować. Ale co tu jest? Ptaki Ponto. Pierwszy raz widzę, że w mieście mogą te samoloty sobie siedzieć.
Nie wiem, jak to w ogóle działa. A moje gratulacje, wypastowany. Zachować miasto. Kurde, a się buntują już, cholera. Przyjrzyjmy się temu miastu. Wpływy polskie jakieś są, nie? Poziom zadowolenia? Nacisk pobliskich obywateli. Umieść tutaj gubernatora, uraduj swoich ludzi, zwiększając liczbę, zmaksymalizuj. Dobra, zachowamy ten Frankfurt, bo nam się przyda tutaj. Tylko trzeba do gubernatora przenieść. Gubernatorzy są tutaj. No właśnie, dwie osoby i tak są nieprzydzielone. Więc przydzielimy do Frankfurtu. Frankfurt długo nie pozostanie Frankfurtem. Oczywiście. I mamy jeszcze jednego gubernatora. Do Krakowa tutaj. Tą dziewczynę. No i git. Naprawimy spichlerz. I jakoś to się będzie kręcić, nie? No mapa jest zatrważająca. Niemców to trzeba chyba do końca przerobić, nie? Czemu, kurde, pani Pineska się nie odzywa, jak tutaj podleźli nam przeciwnicy? Karabiny maszynowe. Frankfurtowi zbudować coś za wiarę. Koniec epoki atomu za 10 tur. Ukończono projekt wyścigu kosmicznego. Bip, 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 bip. Cały świat stanął przed nami otworem, tak? Powiem wam, że Rosjanie to nie ma co. Ale co, tutaj jest nic? Tu nie ma? Znaczy, mamy mapę świata, ale... Serio? To Ruskim było łatwo, kurde. Nikt ich tutaj nie napastował. To co, bierzemy się za Paryż, nie? No, na Paryż nie można wysyłać samolotów. Dlaczego? Co jest grane z tym Paryżem? No dobrze. Odpocznijcie sobie w tym Frankfurcie. Drony. Przyłączcie się tutaj do tego, do tej eskapady. I Okrudo też sobie odpoczywa na razie. Czeka na lepszą okazję. Na prowadzenie bijatyki. Nie wiem, czemu nie mogę bombardować Paryża, no ale... Mogę Tuluzę zbombardować. I czemu, kurde, działa Liberskiego się tu obijają? Jedziemy z tym koksem. Adasios. Jeżeli jesteś prawdziwym człowiekiem, to dziękuję bardzo za subskrypcję. Ale o to ostatnio mam wątpliwości, jak widzę tyle cyferek. Centrum rozrywki wodnej. Jak skończę wojnę, to ci ludzie będą przeszczęśliwi. Tyle tutaj udogodnień jest. W tych miastach, że szok. No dobrze. Nie no, Madryt musi pozostać Madrytem, ale nazwę Frankfurtu możemy zmienić, jak Fizgranu też. Ktoś chciał Mielec, więc proszę bardzo, Mielec. A Frankfurt... Jak się będzie nazywał Frankfurt? Kalisz. Okej, Kalisz. No to mamy. Kanalizacji, kurde, nie zbudowali.
Sosnowiec. Nie, proszę was, nie trolujcie, to jest poważne pytanie. Okej, ty tutaj, kolego. Szpony Efarii. Nie wiem, co jest grane z tymi... Admirał Okrudo jest tu. Koszary, stajnia, bank. Niech będzie elektrownia. Za elektrownię dostaję dodatkowe złoto. Mamy tak... W Kaliszu pomnik postawimy. Na cześć nowych zdobywców Kalisza. No, nareszcie. Armaty Liberskiego się odpaliły. Tuluza obrywa. Nie mogę czuwania ustawić. Co do licha ciężkiego. No dobrze, pominiemy turę. To za epoka atomu bezwystrzonej atomówki. Dzięki technologii zaczęto naginać wiele, wiele zasad. Przyniosło to sporo dobrego i sporo złego. Nanotechnologie. Szpony Efarii. Dokąd ja bym was mógł wysłać? W Paryżu nikt się nie chce, kurde, stawiać, no. Badania, lasery, technologia stealth. Lasery, niech będą. Drony uśpimy. Brygada wypastowanego, tutaj pięknie Kalisz zajęła, który był Frankfurtem kiedyś. Czy pora się zabrać za Londyńczyków, powiedzcie mi. Może najwyższe. Ale Niemcy tu jeszcze są w ilu miejscach? Jeszcze Niemcy mają dwa miasta. Co tutaj mamy? Ptaki Ponto. Ciach. Tego uśpimy, bo coś tutaj Okrudo jest popsuty. To jest 396 tura na 500. Nie wiedziałem nawet, że jest jakaś górna granica. Postanowiliśmy w tej dekadzie udać się na Księżyc i zrobić wiele innych rzeczy. Nie dlatego, że są łatwe. Dobrze, dobrze. Media społecznościowe. O nie! Facebooka wymyśliłem. Wielki człowiek Zuckerberg pewnie będzie. Wielki inżynier. Dzielnica biznesowa w Poznaniu proponują. Proponują też rozrywkową. Niech będzie rozrywka. Trzeba pracować nad wygodą. Dzielnica biznesowa. Ciach. Laboratorium w Pile. Stadion. Okej. Kanalizacja w Kaliszu. Dobrze, co ty potrafisz? Plus jeden udogodnienie, plus dwa do obszarów mieszkalnych. To warto by było zrobić we Wrocławiu, tak. To jest cudowne. Wrocław po prostu jest niesamowitym miastem. Wyprzedził Kraków w rozwoju. A tymczasem... Czemu tu Paryża nie można bombardować? Co w tym Paryżu jest takiego? Że on się opiera próbom bombardowania. Szczęśliwie Tuluza się nie opiera. Bez kitu, gdzie jest stolica Niemiec? Może oni mają gdzieś jakieś kolonie jeszcze albo coś? Nie wiem. Nie mam Rzeszowa? No nie wiem, jakoś się tak nie przytrafił się Rzeszów. Cóż ja mogę powiedzieć? Atak powietrzny, po raz kolejny, znowu na Tuluzę. U nie, Tuluza jest poza zasięgiem. To szpony Efarii są, tak?
Co jest takiego? Co ten Mielec ma w sobie, że te statki powietrzne mogą lądować w mieście? I znowu. Wielki człowiek. To prawda, być może za mocno zainwestowałem we Wrocław. Być może za dużą miłością darzę to miasto, centrum wodnej rozrywki. Może za bardzo jestem... O, Gdańsk się pojawił. Dzielnica biznesowa. Ciach. Daleko od centrum. Stadion w Mielcu. Oficjalnie cię potępiamy. Ja już ci mówiłem, że harem zrobię w Londynie, co? Już ją ostrzegałem. Już. Do widzenia. Do widzenia, Rudy. Rudy Lisiety. Czemu Liberski znowu się obija? Czemu on co piątą turę jest gotów strzelać dopiero? Przyjrzyjmy się teraz. Trzeba by stworzyć kolejną brygadę. Czy to w Mielcu dałoby radę stworzyć? Patrzę sobie. Jesus. Oh my god, a się zacinają te... Już? W Krakowie. Nie mamy miejsca. Dobra. Polska, nowoczesne czołgi. Najwyższa pora. Jeszcze raz, spokojnie. I teraz kupujemy... Artyleria rakietowa? Nie, potrzebujemy... Albo piechotę zmechanizowaną. Albo kolejne nowoczesne czołgi. 405. Niech będą nowoczesne czołgi. 3 nowoczesne czołgi. I teraz przydałoby się jeszcze jedna rzecz. Drony. To jest chociaż konwój zaopatrzeniowy. Przyspiesza leczenie sąsiadujących jednostek, zapewnia jednostkom dodatkowy punkt ruchu. No dobra. Zrobimy tak. I zrobimy... Wyrzutnia sam jeszcze jest, ale konwój nie mogę. Jeszcze mogą... O! Mogę to przy... Kur... No za... Co jest grane? Mógłbym to gdzieś do Świdnicy przenieść. Chyba bliżej już nie będzie. W Madrycie nie mam lotniska niestety, to duży błąd. Ale to może później, bo i tak muszę połączyć te jednostki razem. Szpony Efarii. Paryż ciągle nietykalny. Czy te koszary atakujemy? A niech będzie. Nowoczesne czołgi. Teraz tak. Ptaki Ponto. Czy wy możecie coś nalecieć? Najechać. Tak, jest tradycyjnie. Toulouse. Już wszyscy są chętni na ten patronat nad jednostkami, no. Będę pytał, jak będę miał jednostki do patronowania, to wtedy będę pytał. Bo tak to nie zapamiętam każdego niku. Nie mogę zaatakować Paryża, bo jest mgła. No tak, nie jest w zasięgu. Wiem już o co chodzi. Teraz już widzę, na czym polega problem. Zaraz rozwiążemy ten kłopot. Wyślemy drony. Czołgi. Dokąd czy czołgi? Do Paryża? Chyba tak.
No, elegancko. W Gnieźnie. Stadion? Może Kupca? Nie, Kupca w Krakowie. Bo tam są najlepsze zyski. Ptaki, Ponto. No i zaczęło się bombardowanie. Wielki człowiek już się niestety nie przyda. Dokąd teraz? Paryż. Dobra, jeszcze tylko tu. Przydałyby się jakieś jednostki, żeby przejąć kontrolę nad... nad Tuluzą. I chyba najlepiej będzie z Kalisza wysłać brygadę wypastowanego. Ale... dobra, tutaj nowoczesne czołgi zostawimy do czuwania. W tym Kaliszu trzeba by zrobić jakąś... jakieś wojska takie stacjonujące lokalnie. Nowoczesne czołgi, żołnierze sił specjalnych. Uwała. Może tak? Nie miałem nigdy. Jeszcze jedną jednostkę. Więc mamy w mieście i mamy tutaj na... mamy w tym... w Akademii Wojskowej. Bytom. Bytom. Co by sobie życzyli w tym Bytomie? Bytomiu. Dzielnicę biznesową by chcieli, ale tu niestety Bytom niewiele ma wolnego miejsca, więc niech będzie ten stadion. Co dalej? Jesteśmy w Madrycie. Dobrze, fabryka. Niech idzie w Madrycie. Za mało udogodnień ciągle. Emisariusz. Tylko nie mogę... już nie mam gdzie emisariuszy wysyłać. Co jest grane? Czemu tu jest tylko jedna strzałka dostępna? ¥19,000 wiary? No nie mam na co wydawać, szczerze mówiąc. Drony... aha, one miały być... częścią tej tutaj jednostki. Niech lecą. Nie wiem, w jakim, na jakim etapie kończy się gra, ale jestem ciekaw, jakie będą dodatkowe epoki. Weź ten mieczyk, chłopie. Narzekają na moją wojowniczość, ale wojny nie będą mi wypowiadać, bo się boją. Odejdź. Szkoda, w ogóle nie mają za grosz tego rozsądku, te wrogie cywilizacje. To jest tak, to jest Londyn. Wyślijmy sobie do Wrocławia. Okej. Bombardujemy Paryż. Teraz regularnie. Pewnie, że tak. Nowoczesne czołgi, gdzie jesteście? Tutaj. No nie mają zasięgu, nie? One na blisko podchodzą. Na razie niech tutaj sobie poczekają jeszcze chwilę. Paryż musi być bardziej rozbity. Brygada wypastowanego. Dawaj, wypastowany. No i mamy. Pełna lojalność za 62 tury. Zachowaj miasto. Jeszcze będę Francuzom oddawał. Czyli Paryż został chyba tylko Niemcom w tej chwili. Kraków. Więcej kupców. Bo mam 18 szlaków handlowych możliwych. Naprawa portu kosmicznego. Świdnica. Co tu się stało? Aha, miałem tutaj.
najazd nieprzyjemny. O! Niech będzie stocznia w Tuluzie. Żołnierze sił specjalnych. Zrzut spadochronowy. O kurde, mogę na Paryż zrobić. Ale numer! Nie wiedziałem, że oni mają takie możliwości. Poza zasięgiem, pani admirał Pinesco. Poza zasięgiem. Niemcy to się chętnie do mnie przyłączają, widzę. Zbuduj rakietę. Prolesiu. Mogę zbudować. Mogę zbudować rakietę. Zobaczymy, czy jest. Dzisiaj zastanawiam się, czy nie zbombardować Londynu. Odejdź! Tak ci wszystko zaraz zabiorę. No, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wszystko oni by chcieli, wszystko ode mnie. Przecież tu jest jeszcze kawał kontynentu, nie? No, dobra. Więcej pieniędzy jest za granicą, ale u mnie jest jakaś żywność, inne takie cuda. Handel wewnętrzny jest świetnie tutaj dopracowany. Kraków. No, trzeba jeszcze 5 kupców zrobić. O, ptaki ponta awansowały. Super forteca. Brak wymagań minimalnego poziomu zdrowia podczas plądrowania z powietrza. Nie wiem do końca o co chodzi z plądrowaniem. Ale Paryż jeszcze za wcześnie. Bo to tylko niewielka wygrana. Brygada wypastowanego. Wszystkie jednostki w szyku mają taką samą prędkość ruchu co eskorta. Nie wiem co to znaczy, ale... Pal licho. Nie będziemy się tym przejmować. Znaczy potrafię się domyślić mniej więcej. Że jednostki, które podróżują ze śmigłowcami, podróżują z tempem śmigłowców, ale... Cholera wie. Co my tu mamy? Czołgi. Jeszcze troszkę za wcześnie. Chociaż... Trochę oberwały, nie? Te czołgi. Nowoczesne czy nie, obrywają. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Co ty chcesz? Odrzuć. To bardzo niefortunne. Poważnie. No cóż, bywa i tak niefortunnie. Okej, lecimy szlak, bo to jest miejscowy. Akademia Wojskowa w Wrocławiu. Może być, to tylko 5 tur. Czy jest jakiś lepszy? Nie, niech będzie. Szlak powtórzony. Atomówka, atomówka. Już jesteście. Czekajcie, sekundę. Liberski, ty się znowu gdzieś tu obijasz, kurde. Czekam na ostrzał Paryża, a tu nic. Stocznia w Kaliszu. Może coś bardziej pod udogodnienia, co? Amfiteatr. Proszę bardzo, muszę teraz sam ręcznie poszukać tych lotnisk. Szpony Efarii. Nie wiedzieć czemu od czasu do czasu te jednostki jakby przestają. Przestają się aktywować. Brygada wypastowanego. Dobra, na razie niech tu odpoczywają. Atomówka na ruski, tak. Kurde, wy jesteście strasznie brutalni. Potem mówicie, że to ja.
kryzys wojskowy, broń Madrytu. Nie wiem, tam chyba jedna jednostka Włochów, znaczy Włochów, Hiszpanów, próbowała się pojawić. Zobaczymy, czy to zakończy przygodę Niemców. Tak, tak, wiem, że można splądrować pole i potem... Niech wstanie się światłość. Coś odciągnęło moją uwagę od czegoś, co odciągnęło moją uwagę. Medios. Opracowana przez nas idea mediów społecznościowych odmieni przyszłość ludzkości w epoce informacji. 1983 rok, to niewiele wyprzedzam aktualną cywilizację. Ciemne wieki chyba nastały, z tego co tu widzę. No ale to się nie ma co dziwić. Tu nieustającą wojnę prowadzę. Aktualna epoka, ciemny wiek. Okej. Artefakty do broni. Może niebo i gwiazdy. Daje plus jeden punkt epoki za każdą wzniesioną budowlę w dzielnicy z aerodromem. Za każdego wielkiego człowieka plus jeden punkt epoki. Ochrona kłamstw. Daje plus jeden punkt epoki za każdą udaną ofensywę szpiegowską. Do broni. Plus jeden punkt epoki za każdy wyeliminowany w walce korpus nienależący do barbarzyńców oraz plus... To chyba być. My jeszcze powojujemy w tych ciemnych wiekach. Reakcja termojądrowa. Błyskawiczna relokacja. No, zmienia się kolorystyka tutaj. Ciemne wieki nastały. Arena w Poznaniu. Dobrze. Awans gubernatora. W Kaliszu. W Krakowie. Umożliwia zakup dzielnic za złoto? Nie, nie ma potrzeby. Awansujemy kogoś innego. Wiktora. Miasto nie może paść ofiarą. Miasto zdobywa dodatkowy atak. Poziom wrogich szpiegów jest obniżony. Okej. Wszyscy są? Wszyscy są gdzieś. Wszyscy gdzieś stacjonują. Paryż. Bombardujemy Paryż. Skutecznie. Już niewiele zostało tutaj, nie? Farma przy Tuluzie. No i ładnie. Genewę zostawimy, bo ja lubię te miasta państwa. Odejdź. Już w ogóle nie rozmawiam z nimi. Nic dla mnie nie znaczą. Są jak podludzie. Teraz. Frost! O kurde, 6 miesięcy. Dziękuję bardzo za resubę. Już tyle osób ma 6-miesięczną subskrypcję. Dopiero na 12 miesięcy będzie zmiana, ale ikona na 12 miesięcy moim zdaniem jest super. Chociaż cholera wie. Podobają mi się te rzeczy, które wprowadził Twitch. Ale ikonka za 3 miesiące też była ładna. Ta czerwona z niebieskimi okularami, jasno niebieskimi. Liberski, ty znowu coś nie strzelasz, no. It were weas as to keep and meet thy neighbors. Blood fades payeth men at great expense. Wypowiadasz mi wojnę? Nie. Ich pflegte Frömmigkeit und Selde. Doch vergesset das. Ihr habt den Sieg errungen. Sie überriech Friedeshasses und des Streites. Oko, kurczę. Niemcy nie przetrwa próby czasu.
to bywa. Tak to się zdarza. Zachowaj miasto. Francuzom miałbym oddać Poggio? Kraków. Czy możemy gdzieś dzielnicę przemysłową? Jakiś jest taki teren? Tutaj możemy zrobić. Paryż. Naprawiajmy te rzeczy, chociaż w Paryżu, jak mówiliście, kupować za wiarę, tak? I tutaj wyskakują, o tu. Spichlerz. Młyn wodny. Akademia wojskowa. Kanalizacja. Apostoł, misjonarz. No oni niech się odczepią. Na razie jest dobrze. I remis, dziękuję za resuba. 2 miesiące. O kurde, atak bronią masowego rażenia. Kurde, Kartagena, poza zasięgiem. No mają szczęście. Wszędzie mam daleko, niestety. Ptaki Ponto. Na Londyn. Czekajcie, wykończymy Hiszpanów. I wtedy się zajmiemy atakiem jądrowym na Wielką Brytanię. Zrobię to dla was tylko. Sam nie mam takich skłonności. Toulouse. Dobrze. Toulouse już jest nasza, mocno nasza. Jaką nazwę sobie życzycie dla Toulouse? Miczkiet, twoje statki odpoczywają. Rzeszów, okej. Rzeszów w południowej Francji. No, odejdź. Co ty mi możesz zaoferować? Znowu coś się zacina tutaj. Co mamy? Za miejscowość w Poznaniu. Niech będzie zoo. O, sukiennice. Dobrz. Niech będzie. Dzielnica, to Świdnica znowu, dzielnica osiedlowa. Mamy jakieś fajne miejsce? No, nie mamy za bardzo, gdzie? Wystrzelenie lądownika księżycowego. Projekt. Chociaż Świdnicy to trochę potrwa. 14 tur. Zróbmy inny projekt. Budowa broni jądrowej. Ha! No pewnie zbudujemy kilka. A tu naprawimy parę rzeczy. Szpony Efari. Do Łodzi. Wyślemy. Może sięgnie do Kartageny. Nowoczesna armia. Niech sobie odpoczną. I te nowoczesne czołgi. Zresztą tutaj mamy, co mamy? Topory Sebinio. Na tą Kartagenę ich wyślemy potem. No właśnie, teraz mamy już zasięg większy, więc armadę Dreu można podesłać tu. Miczkiet ma niestety za mały zasięg, ale Pineska z Dreu mogą ostrzeliwać Kartageny. Paryż zostanie Paryżem, tak jak Madryt został Madrytem. Kurde, Kartagena. Poza zasięgiem. Minimalnie. Minimalnie, ale
Zaraz, zaraz. Mam plan. W Madrycie, w takim razie, kupimy sobie specjalną jednostkę. O, archeolog. O, nareszcie. Mogę zrobić archeologa. Kupmy sobie archeologa. W ogóle tych... Niech wydobędzie. Chcemy inżyniera wojskowego, który robi lotniska. Kupiec, szpieg, budowniczowie. Żołnierze sił specjalnych. Odrzutowiec myśliwy. Konwój zaopatrzeniowy. Dziękuję za... Co to było? Co tu się wydarzyło? Dziękuję za subskrypcję bardzo. Telek. A civilization